Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, za mną zestaw zaczepiony. Dwie przyczepy już mamy uszykowane. Jeszcze dwie muszę poszczepiać. Wyprowadzam te dwie przyczepy na pole i wrócę po kombajn, bo dzisiaj jestem sam. Nowe. A? Coś tu mryga, panie, dyskoteka się robi. O. Nie była dociśnięta wtyczka. Dobra. Resztę mamy, lecimy. Tu już widzę, niektórzy rzepaki mają pokoszone. Oczywiście dziki już były. Oni mogłyby tego przepuścić. Zapraszamy! Piękne widoki, powiem wam, kombańskie. No i musimy się zatrzymać, bo coś tam odeszło. Powiem wam, jedno kółko. 2,5 hektara i kurczę, zbiornik prawie pełen. Jeszcze tu kawałeczek zostało. Ziemi trochę nagarnęło. Najgorzej, żeby w tym czasem kamień nie był, bo to grabiami przegarnę, pójdzie pod ślimak i on wciągnie dalej, to dopiero będzie ambaras, nie? Nie, ale tylko troszkę ziemi zdarło, widzę i ten. No okej. Okay. Jeszcze może iść, jest ok, dobra, idziemy do góry, tak to w miarę nawet idzie. Póki co oczywiście, ale zaraz trzeba będzie wysypać, pakujemy się. Co to? Żyletka złamana? Nie. Ja myślałem, że żyletka jest złamana. Widzę, że tam gdzieś zostało coś. Po prostu się musiało napchać i dlatego. Dobra. Wbijamy się. Już myślałem, że Szymon się tutaj najpierw zepsuł, bo nie chciał, kurczę, w pierwszym kółku działać. Ale chodzi, chodzi. Dobra, ruszamy. Słuchaj, taki wiaterek, a tak to ogólnie dość równo rzuca, jak tam z tamtej części pola sprawdzałem. Przestawiłem trochę sita, bo troszkę brudu jeszcze idzie do zbiornika. No okej. Pierwsze sypanie. Dobra.
Jacek za nie naleci. Równo pokrył tą ściernię ściętą słomą. Mamy jak dla mnie to klas jest najlepiej, co tu zapesza, nie mówię, że ale jak dla mnie klas jest najlepszy. Wiadomo, są zwolennicy Bisona, Deutschfahrer. Na pewno, ale dla mnie tutaj klas. To jest nasz trzeci klas. Także na razie jest ok. No, jakieś tam awarie się przydarzają, bo to tam nie ma szans, żeby z awarii przejść. Mniejsze lub większe, no ale myślę, że jest wszystko w granicach. Pochwaliłem za szybko, ale takie rzeczy się zdarzają. Szkoda tego czasu, bo to teraz pogoda jest taka zdradliwa i cały czas gdzieś tam te opady mogą się pojawić. Co się wydarzyło? Teraz to nie będziecie widzieć. Ośka od Targańca, ona jest taka krótka, no, nie mogę pokazać nawet. Ukręciła się, widać, że była nadpęknięta już jakiś czas i takie, ja wiem, 1/4, 1/3 grubości ośki była pęknięta, no i teraz się ukręciło to wszystko. Nie wiem, coś, widzicie, nawet tu zboża trochę, mówię, czemu tu nie chce to iść, co to tak słabo, czy nie wyleci, myślałem, że końcówka tam na Targańcu, ale niestety nie. Kurczę, no tak mi szkoda, muszę kurczę jechać praktycznie 3 km, daleko, niedaleko, ale po co się wracać, nie? Ale muszę, zjadę zaraz to, spróbuję porozkręcać, to też nie będzie taka prosta sprawa, już widziałem. Pojadę do sklepu rolniczego, jednego, drugiego, pewnie trzeba będzie się przejechać. Może się uda gdzieś to dostać. Dobra, widzimy się. Chyba się będziemy widzieć na podwórzu. Na razie, bo... No niestety zajęło nam to więcej czasu niż myślałem. Tutaj ta ośka pękła w tym miejscu. Ona była już nadpęknięta. Byłem u tokarza. Dotoczył mi to tu jeszcze na wpust, musiał zrobić w jednym miejscu, w drugim. I tak to zeszło. 20:20, koniec na dzisiaj, już nie wyjeżdżam w pole. Może jutro się uda, chociaż no, kiepsko to wygląda. Trzymajcie się, na razie, cześć, może jutro będzie lepiej.